Pamiętam, że od zawsze, kiedy tylko przyjeżdżałem do babci, zawsze lubiłem podpatrywać, co ona robi w kuchni, jakich przypraw dodaje, co miesza w garnku. I tak naprawdę ona zaraziła mnie tym gotowaniem. Kiedy tata wyjeżdżał, nie było go w domu, a mama pracowała, ja bardzo chciałem jej pomóc. I wtedy sam przygotowywałem dania. Zobaczyłem, że sprawianie przyjemności przez gotowanie to jest to, co mi sprawia przyjemność. I od wtedy gotuję. Czy ja pamiętam początki choroby? Miałem wtedy 6 lat, więc tak za dużo nie pamiętam. Pamiętam na pewno, że to było bardzo przytłaczające dla tak małego dziecka, ponieważ spadło na mnie strasznie dużo obowiązków, pomimo tego, że rodzice mi pomagali w tym. Ja musiałem bardzo szybko wydorośleć i bardzo szybko zaprzyjaźnić się z tą cukrzycą. Musiałem sam sobie sprawdzać cukier, sam sprawdzać, co jem. W szkole nie mogłem jeść to, co rówieśnicy, tylko bardziej się kontrolować. I to było trochę przytłaczające, ale dzięki temu szybciej dorosłem, ale też szybciej przyzwyczaiłem się żyć z tą cukrzycą. I tak naprawdę nie pamiętam życia przed cukrzycą. Bardzo trudne było na początku dla mnie to kłucie się, czyli mierzenie swojego poziomu cukru. Pamiętam, że na przerwach chodziłem do pielęgniarki, albo przyjeżdżał do mnie tata albo mama, mierzyli mi ten poziom cukru. Potem zacząłem się już sam kłuć. Pamiętam te palce, których się wstydziłem, chowałem te palce, bo jednak kłucie się 10 razy dziennie zostawia ślady. Teraz się to wszystko zmieniło, z cukrzycą radzę sobie sam. Dalej oczywiście muszę kontrolować to, co jem, ale dzięki temu odżywiam się zdrowiej. Dalej muszę kontrolować swoje poziomy cukru, ale w niczym mnie to nie ogranicza. Dalej spełniam swoje marzenia, dążę do swoich pasji, dążę do swoich celów. Studiuję weterynarię. Po wygranej w Masterchefie moje życie odwróciło się do góry nogami. Zawirowało całkowicie. Niemal oszalało. Teraz prowadzę warsztaty, prowadzę strasznie szalony tryb życia. Wszędzie mnie pełno, wszędzie jeżdżę, wszędzie się pojawiam, cały czas gotuję, bardzo jestem z tego zadowolony, a cukrzyca w niczym mi tutaj nie przeszkadza. W swoim aktywnym życiu nie poddaję się cukrzycy. Tak samo jak nie poddałem się, startując aż 3 razy do programu Masterchef. Za pierwszym razem poszedłem do programu tylko po to, aby się sprawdzić, aby sprawdzić swoje umiejętności kulinarne, chociaż miałem nadzieję, aby zajść jak najdalej, ponieważ widziałem, jak zmieniło się życie poprzednich uczestników programu. Wtedy, pamiętam, poszedłem na casting i nie dostałem tego fartucha. Według mnie to danie faktycznie wtedy nie było na tyle wystarczające, aby dostać się do programu. Natomiast usłyszałem od jurorów, aby przyjść ponownie w kolejnej edycji. I wtedy ich posłuchałem. Moja determinacja coraz bardziej wzrosła, ambicje również i postanowiłem wystartować drugi raz. Za drugim razem dostałem już ten swój upragniony fartuch, natomiast walka o upragnioną czternastkę trochę mnie przerosła i faktycznie nie dostałem się do niej. Za trzecim razem, kiedy startowałem do programu, moje ambicje i determinacja były naprawdę u szczytu. I pamiętam, że było to dla mnie ważne, ponieważ na castingu towarzyszyła mi babcia i moi rodzice, więc bardzo chciałem dojść jak najdalej, dostać się do tego programu, dostać ten fartuch. I faktycznie wtedy się udało. Pamiętam, że postanowiłem troszkę zaszaleć i przygotować dla jurorów dwa dania. Pamiętam, że przygotowałem gołębia dla szefa Michela, ponieważ wiedziałem, że on go uwielbia. I przygotowałem ciasto marchewkowe. Udowodniłem i sobie, że można, ale również moim bliskim. Im bardzo chciałem udowodnić, chciałem pokazać, że będą ze mnie ludzie. Od tamtego czasu moje życie nabrało szalonego tempa. Co chwilę wyjazdy, nagrania, wywiady, sesje, warsztaty, eventy. Dalej studiuję, dalej zdaję egzaminy, wszystkie kolokwia. Trudne jest teraz ciągłe monitorowanie moich cukrów. Co chwilę bym musiał wyciągać glukometr, nakuwacz, paski, szukać miejsca, gdzie mogę wymyć ręce, szukać miejsca, gdzie mogę wyrzucić zużyte paski. Pamiętam na jednych z warsztatów, kiedy czułem, że po prostu mój poziom spada, ale pomimo tego, że choruję dalej 16 lat, dalej czuję takie skrępowanie, wyciągając przy ludziach glukometr i mierzyć poziom cukru. Więc do tej pory to było trudne. Niedawno dowiedziałem się o Freestyle Libre i od razu wiedziałem, że muszę tego spróbować. Teraz mogę mierzyć poziom cukru gdzie chcę, kiedy chcę i tak naprawdę moi koledzy, czy to na planie, czy na studiach, nawet nie wiedzą, kiedy wykonuję ten ruch i kiedy mierzę swój poziom cukru. Bardzo mi to ułatwiło życie, a jest banalnie proste, bo wystarczy jedna sekunda, aby zmierzyć swój poziom cukru. Jest to dyskretne, bezbolesne, nie trzeba się nigdzie nakuwać. Można to robić przez kurtkę, przez ubranie, więc jest to ogromne ułatwienie. Na ramieniu mam
mały sensor, który działa przez 14 dni i wystarczy wykonać taki ruch, a mam już swój poziom cukru na tym monitorku. Na monitorku widzę swój aktualny poziom cukru, strzałkę trendu i wykres z ostatnich 8 godzin. Kiedy zaczynam na przykład warsztaty, zawsze przed nimi się zeskanuję, a wtedy strzałka trendu pokazuje mi, czy moja glukoza rośnie, czy spada, czy jest stabilna. Jest to szczególnie ważne przy hipoglikemii, ponieważ wtedy wiem, że muszę szybko zareagować i wypić sok albo coś zjeść i uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Bardzo doceniam wykres dobowy, ponieważ kiedy ja sobie smacznie śpię, a następnie wstanę rano, na monitorze widzę cały wykres, co działo się w nocy. Czy miałem hipoglikemię, ile one trwały, czy nie miałem. Wtedy wiem, jakie wieczorne zachowanie, czy wysiłek, co zjadłem, jak wpłynąć na to, aby w nocy mieć idealny poziom cukru. Moją ulubioną potrawą jest beza pawlowa, tort pawlowa, którą uwielbiam, którą kiedy przyrządzam co niedzielę, cała moja rodzina się na nią zjeżdża. No niestety po niej moje cukry są bardzo wysokie i wtedy muszę faktycznie się bardziej kontrolować i tej insuliny dać więcej, ale nieraz warto. Moje marzenia? W sumie mam je dwa. Pierwsze to moja własna trzygwiazdkowa restauracja. A drugie, pamiętam jak ja byłem małym chłopcem, który musi brnąć razem z chorobą, razem z cukrzycą i chciałbym pomagać tym dzieciakom, które są w tej samej sytuacji, w której ja byłem kiedyś. Chciałbym je uświadamiać, że z cukrzycą można żyć i na swoim przykładzie pokazywać, że można nawet spełniać marzenia, te, które są nawet na tych najwyższych półkach. I to marzenie właśnie spełniam, ponieważ właśnie wybieram się na obóz dla dzieciaków. Chcę z nimi porozmawiać, pogotować, bo w tym czuję się najlepiej. Poopowiadać im trochę o sobie, o tym, co robię, o tym, co mnie spotkało. I słuchajcie, z tym da się żyć.